Mamy tutaj teraz Fiat 500 z 2015 roku i wyskoczył błąd ciśnienia w oponach. Klient przyprowadził samochód, żeby mu to zrestartować, gdy się nie orientuje. Tutaj sobie naciskamy przycisk menu z prawej strony i wybieramy sobie tutaj tymi przyciskami trzema opcje i szukamy sobie resetowanie opon. Wybieramy sobie menu, bierzemy sobie OK, reset lub nie, jak chcemy. Naciskamy potwierdzenie menu, potwierdzamy jeszcze raz na tak i zrestartowano pomiar ciśnienia w oponach. Komunikat znikł, więc wszystko jest OK. Możemy tutaj sobie jeszcze sprawdzić. Ciśnienie w czterech kołach jest idealne. Po nabiciu ciśnienia, po zrestartowaniu wszystko jest w normie. Zajmuje to dosłownie minutę, a ludzie posiadają samochody i nie wiedzą tak podstawowych rzeczy o własnym aucie. To jest lekka patologia. Żeby płacić za to, żeby mu tylko zrestartować ciśnienie w oponach i sprawdzić ewentualnie, jaki jest poziom. Na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć.